www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa. www.jazz. W Tok FM, dobry wieczór Państwu. Dziś moim gościem jest Michał Tokaj. Dzień dobry. Po raz pierwszy w www.jazz. I dziwię się, jak to się stało, bo audycja z ładnych kilka lat na muzycznej scenie. Ty znacznie dłużej. Ale muszę powiedzieć, że spotykałem się tutaj z różnymi artystami, którzy korzystali z twoich muzycznych usług, że tak powiem. No, na czele z Agonzarian, którą można powiedzieć od strony repertuaru muzycznego wspierałeś od samego początku. Ale my też zacznijmy od początku i powiem, że głównym powodem naszego dzisiejszego spotkania jest wydanie twojej płyty firmowanej przez twoje trio, Michał Tokaj Trio, The Sign. Muszę powiedzieć, że nie rozpieszczasz słuchaczy częstym wydawaniem płyt pod twoim nazwiskiem. No to prawda, nie da się ukryć. Cóż, 10 lat minęło chyba poprzedniej płyty, tak? Cóż mogę mieć na swoją obronę? Tak, no pod swoim nazwiskiem nie wydawałem płyt, no ale pracowałem na jako sideman przy boku innych artystów, grając z nimi, pisząc dla nich muzykę, aranżując. Także no, byłem zapracowany, aczkolwiek rzeczywiście bardzo już stęskniłem się też za tym, żeby popracować na własne konto i żeby pograć w trio więcej, bo to jest rzeczywiście coś, co bardzo, bardzo lubię. Oczywiście jesteś bardzo zapracowany muzykiem, patrząc na zespoły, z którymi grasz, artystów, których od strony muzycznej obsługujesz, jak już powiedziałem. Czy to, że nie masz takie oparcia na wydawanie płyty pod twoim nazwiskiem, wynika z jakiejś twojej postawy życiowej, postawy artystycznej, że jest to gdzieś tam u ciebie na drugim planie, czy wręcz przeciwnie, jakby to jest dla ciebie tak ważne, że uważasz, że tak częste wydawanie płyt zmniejsza ładunek artystyczny? No wiesz, trochę rzeczywiście można powiedzieć, że jedno i drugie, bo to znaczy, oczywiście, że to co robię na swoje konto, moje rzeczy, pod którymi się podpisuję, są dla mnie bardzo ważne i chciałbym, żeby to wszystko miało, jakby było, to co prezentuję na płycie, żeby to było rzeczywiście przemyślane, moje, prawdziwe i własne. Chociaż z drugiej strony też nie chciałbym, żeby to było wszystko super zaplanowane i przewidywalne, bo to nie o to chodzi. Trzeba być świeżym i otwartym w tym, co się robi, zwłaszcza, że mówimy o muzyce improwizowanej. No, ale ja również lubię bardzo, bardzo inne rzeczy, to znaczy, no nie mam takiego usposobienia, że lubię, żeby światło cały czas padało tylko na mnie. Ja lubię pracować w cieniu innych i jakby ich wspierać w taki sposób gdzieś tam z ukrycia, ale taka współpraca właśnie jak akompaniament z wokalistą, czy wspieranie jako sideman muzyków, frontmanów jest dużą przyjemnością, dużym wyzwaniem dla mnie, w których to dziedzinach sprawdzam się i jest mi to bliskie również, tak samo jak granie w trio. Zanim posłuchamy utworów z twojej najnowszej płyty, którą już na antenie www.jazz prezentowałem 2-3 tygodnie temu, może upozycjonujmy ciebie wśród słuchaczy naszej audycji, którzy być może gdzieś tam twoje nazwisko słyszeli, ale nie do końca jeszcze kojarzą, z którymi artystami mogli cię usłyszeć. Zacznijmy może od paru słów na temat Agonzarian, bo z Agą współpracowałeś od samego początku jej istnienia, jej kariery i to dużej kariery no, na nawet scenie muzycznej. Zanim jeszcze przyjęła ten pseudonim artystyczny, rzeczywiście pierwsza płyta jeszcze była wydana pod imieniem i nazwiskiem Agnieszka Skrzypek i później wznowiona jako już Agonzarian, płyta My Lullaby. Ja tam rzeczywiście byłem muzycznym kierownikiem i takim zawiadowcą. Mhm. No a potem pojawiły się też płyty nie tylko, nazwijmy to jazzowe, tak, w stronę jazzu, ale pojawiły się też płyty z muzyką poetycką, można powiedzieć, czyli wiersze wybrane przez Agę,
pierwsza płyta to dla Muzeum Powstania Warszawskiego Umiera Piękno, gdzie napisałem muzykę oraz orkiestrację orkiestry smyczkowej, harfy i oboju. Przepraszam. No i niedawno całkiem, kilka lat temu, rocznica Miłosza, urodzin setna i tam pojawił się album Księga Olśnień, wydany w dwóch językach, po polsku i po angielsku. No, gdzie też w zasadzie większość muzyki to moja robota. Także no teraz też koncertujemy z Agą, jej ostatni album, co prawda bez mojego udziału, ale no, do dzisiaj ta współpraca jest dosyć częsta. Gramy, moje trio gra w jej zespole na stałe, można powiedzieć, więc tak, to jedna z głównych działalności. Czy masz jakieś swoje ulubione nagranie Agi Zarian? Ulubionego chyba nie mam, ale może na przykład coś z Księgi Olśnień. To posłuchajmy może, żeby tak wprowadzić do audycji z twoim udziałem utwór z Księgi Olśnień. Wybierzesz jakiś utwór? No, coś mogę wybrać, jest no, oczywiście. Tutaj już patrzę, co my tu mamy. No, może Jesienna Pigwa, taki tytuł. Jesienna Pigwa w takim razie. Jest jeszcze jesień, chociaż już powoli dobiega końca, ale może to dobrze będzie pasować. Aga Zarian na fortepianie w tym utworze gra nasz dzisiejszy gość Michał Tokaj. Jakie smutne są obietnice, do których nie wracamy, zostają. Thank you.
muzyka w uchu kompozytora. Czy nieudany kawałek, który gra orkiestra? WWW Jazz w TOK FM. Michał Tokaj, pianista, jest dzisiaj moim gościem. Słuchaliśmy nagrania Agizarion, gdzie Michał grał na fortepianie i był odpowiedzialny za jakby kierowanie zespołem. No tak, aranżacja, smyki. No właśnie, właśnie wszystko od strony muzycznej. Przejdźmy może do innego artysty, z którym współpracujesz. Wczoraj, powiem szczerze, że przez przypadek znalazłem w Rzeczpospolitej artykuł Marka Duszy na temat Festiwalu Jazz Juniors i występu słynnego amerykańskiego klarnecisty i saksofonisty Benny Maupina. Marek Dusza rozpływał się nad tym koncertem, ale przede wszystkim takim najważniejszym przekazem tego artykułu był to, że Benny Maupin jest absolutnie zakochany w grze twojego trio i uważa, że jesteście najlepszymi muzykami na świecie i że z lepszymi nie grał. No, cóż, w ustach kogoś, kto grał z Milesem Davisem i wieloma innymi, to są niezwykłe słowa. No, na pewno tutaj no, nie można tego traktować dosłownie, w tym sensie, że jesteśmy lepsi od innych i najlepsi na świecie, ale rzeczywiście on bardzo nas wspiera i za każdym razem opowiada o nas wszystkim i rzeczywiście jest to bardzo miłe, kiedy słyszymy takie słowa wsparcia i nawet no, takiej wdzięczności. On się cieszy bardzo, że możemy ten projekt kontynuować. Już chyba 7 lat to trwa. Właśnie opowiedz o początkach. Jak na siebie trafiliście na siebie? Jestem wręcz przekonany, że tutaj maczał palce Darek Oleszkiewicz w całej tej historii, bo on mieszka w Kalifornii od wielu lat i z Benim wielokrotnie występował tam i podsunął mu naszą płytę w trio. Benny go pytał, czy poleca jakiś muzyków z Europy, czy z Polski i on podsunął do płytę mojego tria. No i Benny posłuchał i napisał do mnie maila z propozycją jakiejś współpracy. Oczywiście się zgodziłem bardzo, bardzo chętnie. Z wypiekami na twarzy pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie zaczęły się nasze próby, które trwały no, godzinami. Przez chyba tydzień zagraliśmy po 6, po 8 godzin dziennie.
próbując, ustalając, powtarzając, zmieniając i tak dalej. Była to takie laboratorium i próba sił. No i potem w 2008 roku weszliśmy do studia, nagraliśmy płytę Ernie Reflections. No i z małymi przerwami lub większymi do dzisiaj ta współpraca trwa. Benny mówi o nowej płycie, którą chciałby z nami nagrać. Byliśmy właśnie na trasie we Włoszech. 6 koncertów, potem 2 w Paryżu i właśnie wieńczący tą trasę koncert w Krakowie, na którym pisał Marek Dusza. No, także też mocny akcent w mojej karierze, można powiedzieć. I bardzo wiele się nauczyłem dzięki temu. No właśnie, bo wydaje mi się, że Benny Maupin jest troszeczkę innego świata muzycznego niż ten twój taki, no, postrzegamy ciebie jako lidera twojego trio i poprzez muzykę, którą nagrywasz z artystami tu w Polsce. Benny Maupin wydaje się muzykiem troszeczkę spinia bardziej awangardowego niż ty. Mm-hmm. Więc w jakie rejony podążaliście, szukając tego języka muzycznego wspólnego? Wy bardziej do niego się naginaliście, czy on do tego, co wygracie? Trudno mi powiedzieć, bo to jest po prostu naturalną rzeczą w takiej sytuacji, kiedy muzycy spotykają się, jest to, żeby być otwartym na siebie wzajemnie, jednocześnie coś proponować. W związku z tym no, musimy troszeczkę się nagiąć, a troszeczkę też no, zainspirować i wytyczyć jakieś kierunki tym, co gramy, wymianą emocji, więc to... Rejony, które się zapuszczamy, są przeróżne i tak naprawdę to są czasami rzeczy bardzo konwencjonalne, a czasami jest to totalna abstrakcja i jakby zero planowania, w którą stronę ma to wszystko pójść. To jest po prostu taka ogólnie pojęta improwizacja na temat tego, co się dzieje w naszych głowach, sercach i umysłach. No. Naprawdę, trudno w ogóle nazwać, czym to jest. To jest po prostu improwizowanie i słuchanie siebie wzajemne. Rozumiem, że płyta, którą wspólnie nagraliście, oddaje to, czego doświadczycie wspólnie jako muzycy, również na koncertach. Jak najbardziej. To więc posłuchajmy w takim razie fragmentu. Płyta jest firmowana przez Bennego Maupina, tak? Tak, to jest jego kwartet. Płyta z 2008 roku. Wydana przez Kryptogramofon, taką wytwórnię z Kalifornii. Posłuchajmy zatem Benny Maupin i trio Michała Dogaja.
www.jazz w Tok FM. Benny Maupin Quartet w skład tego zespołu wszedł oprócz lidera, weszło trio Michała Tokaja. Michał Tokaj dzisiaj moim gościem. Przejdźmy w takim razie do twoich projektów firmowanych twoim nazwiskiem, a konkretnie do najnowszej płyty The Sign. Po 10 latach wydałeś nową płytę. Czy biorąc do ręki tą poprzednią i tą, jakie różnice byś wskazał? Gdzie po 10 latach w porównaniu z początkiem drogi znalazło się twoje trio? Czy to jest już inny zespół, czy gracie cały czas to samo? Będąc super dokładnym, to rzeczywiście jest to inne trio, bo na pierwszej płycie na basie gra Darek Oleszkiewicz, a w tej chwili współpracuje z nami Michał Barański. Już też można powiedzieć od 10 lat, no bo Darek jest w Kalifornii przez większość czasu, także trudno by było tę współpracę kontynuować. No a jeśli chodzi o muzykę, na pierwszej płycie Berdelon było więcej utworów, że tak powiem, cudzych. Były jakieś tam standardy. Natomiast tutaj większość rzeczy to moje utwory. Jeden jest Darka Oleszkiewicza, takie wspomnienie. Dedykacja dla niego, jego utwór Awakening. Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest inny zespół, bo zespół jest w zasadzie ten sam. To jestem ja. Lider jest ten sam. Żyta. Tak. Ale życie nie stoi w miejscu i wszyscy się jakoś tam zmieniamy, rozwijamy, więc na pewno jest to zapis tego, co się stało przez te 10 lat, bo rzeczywiście te utwory są powstawały na bieżąco. Nie są to rzeczy przygotowane niedawno, tylko niektóre z nich powstały tuż po nagraniu tamtej pierwszej płyty. No a czy gramy inaczej? Nie wiem, no to może niech słuchacze ocenią. Mi się wydaje, że to jest po prostu pewna kontynuacja. Jesteśmy już trochę dojrzalsi, bardziej może spokojni. Możemy jakby z większą pewnością grać. Mamy jeszcze większe zaufanie do siebie niż wtedy. Oczywiście wtedy jakaś tam witalność, chęć, pazur taki młodzieńczy, może bardziej z tamtej płyty wyzierał, choć chyba nie tylko, bo też były utwory spokojne i tutaj jest podobnie z tą płytą. Myślę, że kolorów jest na niej sporo i można tam odnaleźć naprawdę chwilę spokoju i natchnienia oraz chwile takie pobudzające mocno. No właśnie, bo ty masz opinię takiego muzyka. Mówię na podstawie rozmów z ludźmi, z którymi współpracujesz, że jesteś bardzo liryczny, że grasz, jak to się mówi, bardzo miękko na tym fortepianie. Natomiast na tej płycie zaskoczyło mi to, że jest kilka utworów, które ten liryzm gdzieś tam zostawiają dalej, natomiast takie struktury wymyślone przez pianistę kompozytora biorą górę, rytmiczne, melodyczne. I to, co mnie zdziwiło, to, że w tych momentach tych liryzm znika i właściwie się o nim nie myśli. Słucha się kompozycji. No tak, czemu nie? To znaczy, chodzi mi o to tutaj, że ja nie chciałbym być szufladkowany, chociaż pewnie nie mam na to wpływu. Jeżeli ktoś będzie chciał, to do jakiejś tam szuflady mnie schowa, ale po prostu to chyba daje, to jest dowodem tego, że ja miewam różne stany emocjonalne. Nie jestem zawsze liryczny, zamyślony i delikatny, chociaż to jest część mojego usposobienia, ale czasami lubię też walnąć pięścią w stół i po prostu trochę rogi pokazać. No i na tej płycie są też przykłady takiego działania. No to poproszę o taki przykład na początek. No dobrze, no to może w takim razie utwór szósty, Harmony in the Clouds. Harmony in the Clouds z płyty The Sign, Michał Tokaj, trio. Thank you.
WW Jazz. W Tok FM słuchaliśmy fragmentu płyty The Shine Michała Tokaja, jego trio. Michał jest dzisiaj w naszym studiu. Jak rozumiem, teraz posłuchamy utworu lirycznego. Natomiast powiedz mi, trio fortepianowe to taki dość trudny zespół, w tym sensie, że to jest skład bardzo popularny, tak? Trio fortepianowych jest bardzo dużo. Niewiele zespołów dopracowało się do takiego w pełni rozpoznawalnego stylu. Dość trudno jest przełamać pewne konwenanse tria fortepianowego. EST jest takim przykładem rewolucji, którą dokonali, operując dokładnie takim samym zestawem instrumentów, aparatem wykonawczym, jak setki triów przed nim. Oczywiście trio Keitha Jarretta jest nie do podrobienia, tak? No tak. Jak ty podchodzisz do pracy właśnie z takim zespołem? Czy tak zwane dziedzictwo jest dla ciebie istotne? Czy w ogóle zostawiasz tego rodzaju spekulacje, po prostu grasz swoją muzykę? Czy świadomie zdarza ci się iść w jakieś rejony, które ktoś kiedyś gdzieś narysował, wyznaczył? Jeżeli mi się zdarza to robić, to rzeczywiście mam nadzieję, że jest to świadome, bo nieświadomie też mnóstwo rzeczy robimy, ale to znaczy tak, dziedzictwo nie może być nam obce, nie możemy się od niego odcinać, bo po prostu byłoby chyba takie niemądre. Cały świat, historia sztuki, historia świata bazuje na tym, że uczymy się tej historii, poznajemy ją, dzięki temu jesteśmy bogatsi i wiemy, że na przykład czegoś nie powtarzamy, co działo się już wcześniej. Także ja i moi koledzy na pewno jesteśmy świadomi tego, że przed nami i wokół nas jest wiele zespołów takich, jak w takim składzie grającym. Nie staramy się być oryginalni za wszelką cenę, po prostu staramy się być naturalni, grać to, co czujemy i w taki sposób, który jest szczery, jest nam najbardziej bliski. Jeżeli to komuś się z czymś skojarzy, to na pewno, bo tak jak mówiłem, nie da się uniknąć pewnych konotacji i pewnego dziedzictwa. No, ale myślę, że mamy gdzieś tam swój własny głos i można nas rozpoznać, słuchając tej muzyki. Konkurencja to chyba jest zdrowe. My się nie boimy konkurencji, bo to jest po prostu inspiracja. O wiele ciekawiej jest istnieć na rynku z wieloma zespołami, niż być tylko oazą na pustyni i wtedy nie musieć się martwić o swoją pozycję. Znaczy to tak naprawdę wiadomo, że w każdym z nas podświadomie gdzieś kryje się chęć rywalizacji, chęć wygrywania i tak dalej, ale trzeba mieć do tego chyba zdrowe pozycje i gdzieś to zbalansować w swoim zdrowym rozsądku i ustawić to na takiej pozycji, która gdzieś zdrowo będzie nas motywować, ale nie będzie nam przesłaniać sedna sprawy. Ciekawostką jest to, że płytę The Sign wydałeś w wytwórni słowackiej. Co cię skłoniło do takiego posunięcia? Wytwórnia ze Słowacji to właśnie jest efekt mojej współpracy z muzykami z Czech, ze Słowacji. Ja i Łukasz Żyta jeździliśmy przez wiele lat koncertować i nagrywać z czeskim muzykiem Jaromirem Honzakiem. I tam troszeczkę to środowisko poznaliśmy i ludzie nas, myślę, że kojarzą. Dostałem propozycję od wydawcy Jana Sudziny z wytwórni Hefhetia. No i zgodziłem się. On jest otwarty na wykonawców z zagranicy, współpracuje też z zagranicznymi różnymi podobnymi wytwórniami i tworzą coś w rodzaju takiego konglomeratu artystycznego i umożliwia to wymianę artystów, występowanie na festiwalach, więc uważam, że jest to taki pomysł na to, żeby wyjechać trochę poza granice Polski z naszą muzyką i znaleźć nowe kontakty.
Rozumiem w takim razie, że przed tobą w tej chwili prezentacja materiału z tej płyty na międzynarodowych estradach. Ruszasz na jakąś trasę w najbliższym czasie? No, najbliższy czas to czas świąteczny i tak naprawdę sezon koncertowy już się powoli kończy. No, jeden koncert 9 grudnia to koncert premierowy, gdzie zaprezentujemy ten materiał. Natomiast potem chwila przerwy, czas na zaplanowanie działań i chcielibyśmy zagrać na wczesną wiosnę jakąś taką trasę w Polsce i może za granicą. Kilka koncertów z tym właśnie materiałem. Czy w kalendarzu twojej na przyszły rok główne miejsce zajmie działalność twojego tria, czy jednak twoje zobowiązania dotyczące współpracy z innymi artystami mają priorytet? Nie, no to znaczy to są wszystko priorytety wyrównane i na pewno znajdziemy czas na to i na to i na to i na tamto. Ale rzeczywiście, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy innymi propozycjami, to jednak chyba już będę decydował się na to, żeby niektórym ludziom odmawiać, no bo niestety wtedy nie miałbym czasu na granie w trio, więc tak, to jest ten ruch, który będę musiał wykonać w nowym roku. Michał Tokaj, trio Michał Tokaj, wybierze na koniec utwór. Tym razem poproszę o liryczny na dobranoc. Na dobranoc. No to w takim razie może utwór Aging, numer 7. Z płyty Design. Michał Tokaj, trio. Michał był dzisiaj moim gościem. Dziękuję ci bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego na święta. Wesołych świąt. Dziękuję wzajemnie. I powodzenia w przyszłym roku. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc.
www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa.